David. Of Poland, Andrzej Duda, to take the floor. Thank you. Dziękuję bardzo. You will now hear the statement by the president of Latvia. Z wojskowego punktu widzenia oczywiście byłoby najlepiej, gdyby dla ochrony także i polskiego terytorium te rakiety znajdowały się w pewnej odległości od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Wtedy rzeczywiście najwydajniej chroniłyby i pomagałyby w ochronie zarówno Ukrainy, jak i Polski. Ale decyzja w sprawie ich rozmieszczenia oczywiście należy do strony, która dysponuje tymi rakietami i tymi wyrzutniami, całym tym systemem, czyli w tym przypadku do strony niemieckiej, do naszych sojuszników w ramach NATO, do Niemiec. Będą tą decyzję w związku z tym nasi sojusznicy musieli podjąć. Ja mogę powiedzieć jako prezydent Polski tylko tyle, że zależy mi na tym, żeby terytorium Polski było jak najlepiej chronione. We are working hard to hit Russia where it hurts, to blunt even further its capacity to wage war on Ukraine.